żyć dyskursywnie. Witam, nazywam się Jacek Konieczny, chcę opowiedzieć o imitach. Najpierw co to właściwie jest, z czym najwięcej sprawia problemów, jak to się robiło przez ostatnie kilkanaście lat, minął się czy więcej, jak to się powoli zaczyna polepszać. Znaczy, czym jest proces imit? To jest takie coś, co się pierwszy proces, który się uruchamia w systemie, pomijając wczesny proces space, zapominam o tym na potrzeby tej prezentacji. Jak już system się startuje, pierwszy uruchamia się init, dopiero później z tego inita uruchamiane są inne procesy. No można się zastanowić najpierw, czy ten init nam jest potrzebny. Spróbujmy uruchomić system bez init. No pewnie wielu z Was widziało taki komunikat. No bo często jak się nie udaje startować, to dlatego, że ktoś na tego inita nie może znaleźć. System, i oto systemu startuje, ale właściwie nie ma co robić i pęka. No to może nie potrzebujemy wcale dedykowanego inita. Może dowolny proces wystarczy. No, spróbujmy. Próbuję robić
sytuacjach awaryjnych, co to właściwie się obsługuje. No, tam w logu nic ciekawego nie ma. Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-C. Ja bym dał w ogóle jeszcze pali minus 50. Ctrl-Z. Nic. Nie mogę tego przerwać. Nie ma innej konsoli. No, z tym systemem już nic nie zrobię. Czyli Shella można w sytuacji awaryjnej użyć jako inika. Trzeba ręcznie się napracować, ale już widać, że w tej funkcji się nie sprawdzi. Shell nie jest dostosowany do działania w takich warunkach. W tym momencie akurat zaszkodziło mu to, że terminal nie był zainicjalizowany jak dla sesji użytkownika. Tym się zajmą inne procesy, nie inni, ale no, inik po drodze musi uruchomić, zanim do sesji użytkownika Shellu się pojawi. To była ta sytuacja, że init nie jest initem. No to teraz na potrzeby tego napisałem, jak postrzegam możliwego inita. Co init ma? Uruchomić jako pierwszy i uruchomić jakieś inne procesy, które nam pozwolą zrobić coś więcej. Ja zrobiłem takiego inita, którego przy okazji można zepsuć, żeby pokazać, co się wtedy stanie. Kod źródłowy tego mojego inita. Co on robi? Pisze, że startuje. Tworzy jeden proces potomny, który uruchamia Shella przez takie polecenie open. To polecenie służy właśnie inicjalizacji terminala, na którym będziemy chcieli Shell robić. Pisze, że startuje. Odpali tego Shella albo nie, bo tam nie do końca sprawdza, czy to się udało. A później w pętli właśnie, bo init poza tym, że uruchamia jakieś procesy sam w siebie, to jeszcze ma taką cechę, że wszystkie kolejne procesy niekoniecznie są przez inita uruchamiane. No strzela może sobie ktoś odpowiedzieć jakiegoś demona czy coś i proces zwykle jest kontrolowany przez swojego rodzica, ale czasami są sytuacje, w których rodzic ginie, a proces żyje dalej, jest sierotą, jak to zwykle rodzic ginie. I takimi sierotami z automatu zajmuje się init. Init zostaje rodzicem każdej sieroty. Jeżeli sierota umiera, no to musi się tym rodzic zajęć. Czyli przynajmniej ostatnią wolę dziecka czy poznać, czy do tego służy właśnie funkcja wait i to jest jedna z takich długoterminowych funkcji każdego inita. Czekaj, czytywać status każdego umarłego potomka. Tu mój init robi w tym przypadku nawet więcej niż init systemu 5, który w Linuxie był dużo używany, bo nie ignoruje większości tych statusów z nieznanych, tylko sobie napiszę, co to są. I tak w pętli po prostu tylko zczytuję kolejnego potomka status i piszę, co to było. Plus dodatkowe funkcje przejmuje. Obsługuje trzy sygnały, TM, WSR1, WSR2. TM i WSR2 spowodują zakończenie tego programu. Normalnie nikt na mnie nigdy nie kończy działania, a ten mój ma taką funkcję. I jeszcze jedna funkcja, WSR1, przerywa czytanie statusów potomków.
Tylko sobie w petli siedzi i nic nie robi. Pełna symulacja takiego wadliwego nida. Właściwie ze wszystkimi mi się zdarzyło. I z system 5, i z abstraktem, i z system D, że w przypadku jakiejś błędy kompilacji plus błędy w samym i w kodzie, czy gdzieś tam, że coś się zacięło i przestał obsługiwać procesy pokojowe, jak powinien, bo się po prostu gdzieś zawiesił się. Napisał, że startuje, że odwalił Shella. Tylko Shella na kolejnej konsoli. Jest Shell. A to samo. Szybko doprowadzę do jakiegoś działania ten system. Tak wygląda nasze tutaj drzewko procesów, nic ciekawego. Tu ten open sobie czeka, aż Shell zakończy działanie. Na pierwszej konsoli też na razie nic ciekawego się nie dzieje. Spróbujemy odpalić jakiegoś demona. Działa kolejna.
nowymi numerkami bin. A nasz init tu już napisał, że dostał informację, że proces numer 74, czyli ten, który zabiliśmy, zakończył działanie normalnie ze statusem 0. Teraz zepsuję nita. On nic nie napisze, ale od tej chwili już przestaje przyjmować informacje o zmarłych potomkach. Zresetujmy tego Nginxa jeszcze parę razy. Kombinujemy z konfiguracją, nie możemy trafić na właściwą. Network manager,
VirtualBox też się gdzieś tam podpiął bezpośrednio. Do backupów mam tu maszynę. Jakieś konsole, kity. Ile tego jest? Magistrala pod IPC, IBAS. No cała masa tego działa. Każdy z nich jest dzieckiem Unita, ale tak. Wszystkie są te usługi działające w tle, nie są, są dziećmi Unita, czyli teoretycznie optymalnie było, żeby to Unit je uruchomił. Tak się dzieje system Pawinit. No jak się, jak system Pawinit, system 5 Unit się usługi uruchamia? Konfiguruje, co ma się uruchomić? Wystarczy. Ktoś pamięta? No właśnie, Init, tak? Chociaż większość ludzi nawet może o tym nie wiedzieć, bo etc. Init D, katalog, albo etc. etc. Init D, albo etc. etc. i tam edytuj bliski, jeżeli to jest hardware. W pewnym razie to są uruchomione w jakichś skrypach kaszkelowych. A dlaczego? Dlatego, że uruchomienie czegokolwiek bezpośrednio z Inita jest dosyć niewygodne i bardzo ograniczona funkcjonalność. Tu jest manual do Unitaba. Tak wygląda mniej więcej plik, który konfiguruje, co ma się uruchomić przy starcie. No jakbym tu miał być każdy ten modem, manager, DBAS, server i tak dalej uruchomione. I przy zainstalowaniu pakietu by musiało być tu coś dopisane do tego pliku, taka magiczna linijka. Później trzeba magiczną komendę inctlq uruchomić, żeby to... Nikt w tym nie grzebił. Zresztą jak coś się tutaj popsuje w tym pliku, to system nie stanie następnym razem. Dlatego większość dystrybucji dostarcza taki jeden plik, który startuje jakieś... No to nie wiem, z której dystrybucji jest wzięte. Uruchamia jakieś skrypty shellowe. Jest jeden na starcie systemu, później dla wybranych tych run leveli kolejne. I te skrypty shellowe uruchamiają później inne skrypty shellowe w tym katalogu etc.init.d, które dopiero uruchamiają albo zatrzymują właściwe usługi. Że te skrypty kończą działanie, no to te usługi muszą działać jako się odpiąć od swojego rodzica, żeby nie zginąć razem z nim i zostać dzieckiem Unita. No i właśnie to całe odpięcie się od i zrobienie demona z usługi jest naprawdę strasznie skomplikowane. Proces musi się odpiąć od rodzica, musi się odpiąć od terminala, żeby przypadkiem jakieś kontrol C do niego, czy od SIG-hub nie dotarło, jak się rozłączy operator. Jednocześnie chcemy, żeby było wiadomo, czy się proces wystartował, czy nie. Czyli ten proces rodzic nie może od razu zakończyć działania, póki się nie upewni, że to dziecko wystartowało, jak trzeba. Fajnie było wiedzieć, co ten proces robi, mimo że się odpiął od konsoli i nie może sobie normalnie wysyłać. No ale to trzeba zrobić, żeby taki jakiś serwerek odpalony z jakiegoś skryptu shellowego no, mógł później sobie działać w tle bez tego skryptu. Zrobiłem właśnie przykład
portu 1, 2, 3, 4, TCP i wypisuje hello world. To jest tyle kodu w C, więc w jakimś języku wyższego poziomu to będą, będzie parę linii po prostu. Uruchomiłem go w shellu w tle, ale teraz jeszcze nie jest demonem, bo jest wciąż dzieckiem tego shella. I wciąż jest przypięty do tego terminala. I może sobie pisać, tak, co się dzieje. W tej chwili Dominikę, dot connection, to nam napisał ten demon na standardowej liście, a hello world to dostaliśmy po sieci, bo się połączyliśmy na ten port. No to teraz i takie coś można. Uruchamiam, teraz działa, można się łączyć na ten port raz, dwa, trzy, cztery. Serwer działa, obserwuje super usługę sieciową, dopóki nie zamknę okienka terminala. Wtedy razem z terminalem znika. Dlatego chcielibyśmy, żeby to była jako usługa w tle, działa sobie niezależnie od mojej sesji użytkownika, terminala i tak dalej, czyli tradycyjnie to było robienie z tego demona. No to mamy tutaj taka jest różnica w wielkości plików. No dwa razy większy niż jest demon. Niebieskie to jest co musiałem dopisać, żeby zrobić z niego w miarę poprawnie zachowującego się demona. Zamknę wszystkie deskryptory pliku, jakby, bo wywołujący shell czy jakieś inne polecenie mogłyby mieć otwarty jakiś plik na systemie plików, który administrator może chce się odmontować, albo właśnie do terminala, który później nie będzie dostępny. Usunąć wszystkie sygnały ustawienia obsługi sygnałów, które mogły być też ustawione przez rodzica inaczej niż byśmy oczekiwali, bo to zależy tutaj z jakiego shella korzysta, czy skąd uruchamia. Później robimy rurkę między, do komunikacji z potomkiem. Raz używamy widelca do zrobienia dziecka. No to tak się nie muszę robić dzieci, no. I tutaj tak, w tym momencie nam się rozwija kod i to, co jest tutaj u góry w tym, to się dzieje w procesie rodzica. Reszta będzie dziecka, a tutaj w tych klamerkach jest rodzica, to zamykamy jedną z stronę rurki i czekamy i próbujemy odczytać jeden znak z tej rurki. Jeżeli jeden znak przyjdzie, to będzie to jest sygnał od naszego dziecka, że jest żywe i zdrowe. Jeżeli nie uda się odczytać tego jednego znaczka, to znaczy, że coś dalej poszło nie tak. Dzięki temu możemy zwrócić 1 albo 0, na przykład zależnie od tego, czy ten port 1, 2, 3, 4 będzie dostępny, czy nie. Potem trzeba zrobić nową grupę procesu, żeby nie być pod kontrolą tego rodzica, który nas wywołał. Później robimy drugiego forka, żeby nie przejąć terminala. To jest jakaś straszna magia z tymi kontrolującym terminalem procesu.
kontrolujący terminal to jest ten, który może zabić proces tylko dlatego, że się rozłączył, czy ktoś coś wcisnął. Jak się chce zdobyć do kontrolujący terminal, to się trzeba strasznie nagłówkować, a jak się nie chce, to się czasem sam łapie, dlatego że jeden sposób, żeby się upewnić, że się nie zostanie procesem kontrolującym terminal, to jest zrobić nową grupę procesów. I jeszcze raz użyć widelca, żeby być kolejne dziecko, które nie będzie rodzicem tej grupy. A tutaj już mamy to ostateczne dziecko, to już jest nasz demon. Jeszcze przychodzi do głównego katalogu, żeby nie zajmować jakiegoś katalogu na systemie plików, który ktoś może się zmontować. Dalej to jakaś zmiana, to jakaś kosmetyka. Później zmieniona obsługa sygnałów, bo tam gdzieś musiałem. To już było coś z tą komunikacją przez rurkę, musiałem to zamieniać, żeby działało jak należy. Później muszę otworzyć sysloga, bo już nie mogę sobie normalnie printem rzucać na konsolę błędów, bo muszę gdzieś zapisywać, żeby nie szły do DevNula. Konsolę przypinam sobie do odmiany do DevNula, żeby właśnie jakiegoś terminala nie używać. W końcu dosyć sloga pisze, że jestem gotowy. Wysyłam ten jeden znaczek o, jak OK do rodzica po rurce, zamykam rurkę, piszę do loga, że jestem gotowy. Dalej już po staremu, tylko zamiast printów prostych, ładnych i przyjemnych jest wysyłanie do syskoru, które zależy od tego, żeby jeszcze gdzieś tam jakiś demo syskor wchodził i doczytał. A wszystko, tyle roboty, a wszystko dlatego, żeby proces stał się dzieckiem inita i nie był podpięty do niczego, do czego jest podpięty shell, z którego korzysta. Właściwie, czemu init tego sam z siebie nie mógł procesu uruchomić? Tego pierwszego nie demona. No, mógł, tylko że dalej by wszystko, wszystkich demonów, wszystkich takich procesów by na jedną konsolę szły komunikaty. Nie bardzo by było wiadomo, czy w przypadku system Init, system 5, jeżeli to jest system 5 Init, no to wszystko by szło na jedną konsolę. Nie byłoby wiadomo, który się zakończył i dlaczego. Ciężko było nad tym zapanować. No to ludzie zrobili taką prowizorkę, że się napiszą tyle, żeby tylko Init nie używać. Żeby uruchomić to prosto z Unita, trzeba było wpisać do Unita 2. No to było niewygodne i się ogranicza tylko do skryptów startowych, które dalej robią całą manię. No ale one uruchomią i właściwie już nie mają kontroli nad procesem. A czasem procesy się wracają, czasem się chce człowiek upewnić, że ten proces cały czas działa, żeby zrestartował się, jak przestanie działać, albo żeby jakiś komunikat był wysłany. No i zaczęli robić jakieś kolejne obejście. DemonTools, Runit, to są takie narzędzia, które tak powinien robić Init. Uruchamiają proces pod sobą i pilnują, co się z nim dzieje i reagują na to, że się wróci, żeby wystartować, też przygotowują dla niego środowisko odpowiednie, czyli żeby był właściwie katalog. No to wszystko, co się obchodziło, że nie ma Init. Zewnętrzne skrypty, które sprawdzają, że jakiś inny proces chodzi. Jak nie chodzi, to mogą odpalić jakiś skrypt. Też normalnie rodzic wie o tym, czy dziecko się wysypało, czy nie. No, nie potrzebało tego. Jakiej zewnętrznej instancji? Już, no to o alternatywach dla systemu.
Dlatego unita z wysłużonego systemu 5 już myślę zawsze podam. Kiedyś tu przyszedł właśnie na pingwinariach na jesieni mówił o jednym takim projekcie. Już wtedy mi się to podobało, czekałem kiedy wreszcie będzie ktoś tego używał oficjalnie, że będzie można wierzyć, że ktoś tak na tego się wreszcie tego system 5 unita będzie. Nie doczekałem się. Minęło jeszcze parę lat, nagle jest ogłoszenie, że Ubuntu ma nowego demona Linita zrobili, już jest gotowy, dystrybucja na to przechodzi, no uff, wreszcie. W takim razie w swojej dystrybucji, w swoich systemach mogę zaorać te prowizorki, te skrypty startowe dziwne, klony demon pulsa i tak dalej, będzie można po prostu po ludzku tego Linita robić. No to wszedłem w tego abstraktu. Mogą uruchamiać procesy kontrola dla działania procesu, reagowanie na to, że proces przestaje działać. Każdy proces przez osobny plik konfiguracyjny, nie trzeba jednego nikta, na pierwszy rzut oka wyglądało ok. Niestety diabeł tkwi w szczegółach. I to, co robili jako wspaniałe podejście do startowania, że logika jest oparta na zdarzeniach, okazało zupełnie nieużyteczne. No na przykład to takie coś, jak startuję demona pocztowego Postfixa, czy SSHD, to chcę, żeby to wystartowało po prostu, żeby mogło do logów pisać. Logicznie. W skryptach startowych, pod system 5, w skryptach startowych dystrybucji, to wiadomo jakiś numerek, każda usługa i według tych numerków priorytety są startowane. Niższy numerek ma Cisco, po nim się startuje na rzeczy, które są swoje. Jak to się wystarczy? Nie można zrobić, że ma począć wystartować. Tylko może, że może wystartować Postfix, kiedy wystartował Cisco. Jak na jakimś systemie nie ma akurat Cisco z jakiegoś powodu, to znaczy, że tamten nie może w ogóle wystartować. W sytuacji, kiedy mamy wiele wzajemnie zależnych od siebie usług, które mogą być zainstalowane, ale nie muszą, nie da się tego napisać tych zasad w sposób, jest mikrofon dla publiczności? Będę krzyczał, ale... Nie, nie krzycz, już dalej. Ale tak naprawdę nie musisz mieć włączonego Syslowa, wystarczy, że masz sygnał, że ktoś, kto robi za Syslo, wstało. Tak, można robić. Ale to już zaczynają się robić prowizorki, które... Zaczynają się robić prowizorki, które... Nie udało mi się opanować tego. Poza tym, jeżeli się robiło usługę, że coś potrzebuje, żeby startowało, żeby wyjść po dwóch innych usług, czy jak wystartowało to i tamto, to dla obstarta oznaczało tak, że jak to pierwsze wystartuje, to już rzuca do kolejki, że czeka na drugie i wtedy wystartuje ten, który chce. Jeżeli ten pierwszy w międzyczasie się wyłączy, a ten drugi wstanie, to się jakieś dziwne rzeczy. W każdym razie w rzeczywistym systemie z wieloma usługami nie dało się zupełnie zapanować nad tymi procesami. Co ma stać, w jakiej kolejności? Już pół biedy to uruchamianie równoległe, ale jakiś porządek musiał być i się nie dało. Kolejna sprawa. Uruchomić można było proces, albo taki prosty, który nie był demonem, tylko sam wtedy nie było wiadomo, czy on już jest gotowy, czy jeszcze nie, żeby pójść dalej z uruchamianiem. Druga sprawa to mógł być standardowy demon, który robi te dwa forki, jak pisałem. Inne, niektóre procesy mają go uproszczone, robią tylko jednego forka. Upstartowi to trzeba było z góry wpisać w konfigurację. Czego ma się spodziewać po danym? Też to mówię, to by się wpisało źle. To upstart czekał na proces, którego już nie było. Wtedy taki uznawał, że wpisało się właśnie zamiast ekspert demon export export czy na odwrót dla wystartowania demona SSH czy czegoś i system stwierdził, że ten demon jeszcze nie jest.
Mimo że on już chodził, on czeka na jakiś tam pit, którego już nie ma. Nic nie stanie, to zależy od SSK, bo SSK jeszcze nie wstał. Pół biedy, no można konfigurację poprawić. Nie bardzo, bo jak się próbuje cokolwiek zatrzymać, to nie zatrzyma, bo czeka aż ten SSK stanie, na proces, którego nie ma. System się nie zatrzyma, bo nie może poczekać na uruchomienie SSK, żeby móc zatrzymać to SSK. Na zatrzymanie SSK poczeka na proces, którego zatrzymanie, którego w ogóle nie ma. Błąd parę lat temu był zgłaszany. Przez parę lat, jak jeszcze ten abstrakt był rozwijany, jedyne co deweloperzy zaproponowali, to obejście, żeby zrobić skrypt, który robi procesy w kółko, aż wykorzysta wszystkie identyfikatory procesu, aż dojdzie do tego znaka, którego brakuje, wtedy abstrakt się zamknie i można poprawić konfigurację. No to było niepoważne. Kolejna sprawa. Init jest tym procesem, który się uruchomi w systemie pierwszy i chodzi cały czas. System czasem ma uptime po parę lat. Czasem trzeba robić upgrade'y. Robi się upgrade biblioteki C. Robi się upgrade narysanego Inita. No ale ten proces chodzi. No to wchodzi cały czas stary. No to musi jakoś przekazać, zostać zastąpiony nowym. No to nawet init systemu 5 miał taką tel init U. Polecenie kazało mu się samemu wywołać i przekazywał wtedy stan o tych swoich dzieciach, co oni w swojej konfiguracji temu podobnemu. To nie jest podobne, to po prostu exec, czyli wykonuje nową binarkę w ramach tego samego procesu, czyli dalej pik 1, przekazuje tam w magiczny sposób swoją konfigurację i dalej działa już nowa binarka z nowymi bibliotekami. Czyli system jest uaktualniony, cały czas nie chodzi, wszystko jest po starym. No, można było zrobić update z systemu. Upstart nie było takiej opcji. To znaczy, dało się go zmusić do zrobienia chyba jakoś reakcji samego siebie wywołania, ale to tam informacje o słowotwarach, o uruchomionych usługach, czy uruchamiających się usługach. Przestał panować w ogóle nad systemem i no, nie miało to sensu. I to też funkcja, która dla mnie jako współtwórcy dystrybucji w miarę podstawowa nie istniała bardzo długo i nie widzieliśmy problemu. Później się okazało, że ten abstrakt nie jest rozwijany. Próby poprawienia jakiegoś błędu się odbijały od twórców. No, bardzo żałowałem, że to jest na kawałek tego PLD przepisałem, żeby obsługiwał start. Na tej chwili mniej więcej starałem się obsługiwać wszystkie te główne limity, ale co gorzej, w pracy mój produkt na tym oparłem i boli, no ale to tak nie można tego łatwo rozwijać. No to była pomoc. W tym samym czasie jak abstrakt pojawił się też system PIN, tylko że w momencie, kiedy twórcy abstrakta stwierdzili, że mają gotowego demona, wzięli system PIN, mówili oni, że mają prawie gotowe. To jest dlatego wybrałem abstrakta i to bardzo żałuję. System PIN już jeszcze długo był oznaczany jako prawie gotowy, ale zaczynało się do tego przekonać. Bardzo dużo dziwnych pomysłów twórcy mieli. No, wyglądało miejscami trochę przerażająco, ale jak dystrybucje zaczęły na to przechodzić, chętnie niż na abstrakta, no uznałem, że trzeba się tym zainteresować. I rzeczywiście. Rozmawiałem o startowaniu usług roku i dano to właśnie wszystkie kompatybilność z skryptami init.d. Abstrakt też się chwalił. Ale to wyglądało tak, że skrypt, po prostu któreś zadanie skonfigurowane abstrakta wykonywało skrypty, jak leciało z katalogu init.d i właściwie na tym się kończyła obsługa. W ogóle nie kojarzył tam tych usług ustawionych.
ustawionym tym, nie istniały dla nich jako osobne byty. Po prostu było odpalone, odpali te swoje skrypty czy statki i załatwione. Pod system G usługa skonfigurowana przez skrypty Inite, tak, która była w dystrybucji po staremu napisane, arsena skonfigurowana, jest uruchamiana jako równoprawny na usługach, która jest jednostka, która jest zarządzana jak wszystkie inne. Nie ma problemu z nadzorowaniem procesu, nieważne czy zrobią forka, dwa forki, figołka czy co. Jak uruchomił jakiś proces, on to osobne, w osobnej grupie, no najwyżej, jeżeli się nie spodziewa demona, który mu odforkuje, no to jak zakończy działanie, to twierdzi, że usługa zakończyła działanie i zabija wszystko, co po nim zostało. Ewentualnie no, zostaje tam jako demon. No ale generalnie radzi się z tym znacznie, znacznie lepiej. Dużo więcej można ustawić parametrów uruchomienia, łącznie z tym, jakie kawałki systemu plików może widzieć, bo już nie pomijam wszystkie limity, katalog, nazwa użytkownika. Wszystko można ustawić, więc usługa, którą uruchamia, to nie musi się to robić. Nie tylko nie musi się odczepiać od terminala, nie musi sobie zmieniać sami. Wszystko można zrobić za niego i wpisujemy konfigurację. Potrafi przejąć standardowe wyjście ze startowanych procesów i wysłać nam do logów czy gdziekolwiek tutaj. Upstart pozwalał wysłać na konsolę albo do jakiegoś innego, po prostu na strasznie naokoło, albo zignorować. Takie śmieszne rzeczy jak socket activation, back activation, bus activation pozwalają na to, że z jednej strony, że usługi mogą być startowane na życzenie, dopiero kiedy coś się rozwołuje. Z drugiej strony na coś takiego, że klient inne usługi, inne procesy korzystające z usług świadczonych przez dany proces, nie można czekać, aż ten proces wystartuje. Na przykład mogą pisać do DevLog procesy, zanim Syslog wstanie. Po prostu system gdzieś sobie to stworzy tego devloga, będzie na nim nastąpiło i sobie tylko zaznaczy, że w swoim czasie ma się Syslog uruchomić. Jak będzie wszystko, co jest potrzebne do Sysloga, gotowe. Dzięki temu Sysloga mogą korzystać procesy uruchomione jeszcze zanim Syslog ma rację bytu, zanim podmontowany system biegów i tego. Inna sprawa, że generalnie Sysloga nie potrzebujemy w systemd, bo on ma własne mechanizmy do zbierania tych logów, które niektórym się nie podoba, że format binarny, a dzięki temu, że jest poindeksowane, można znaleźć interesujące na skałach. Integracja QDEV to też jedna rzecz, której ludzie... ale kupę rzeczy przystępne systemu zależy od tego, od urządzeń podpiętych. Bardzo częsty problem. Mamy LVMA na RAIDzie, na krypcie albo w drugą stronę. I w jakiej kolejności to inicjalizować? Różne dystrybucje miały różne tony skryptów, które próbowały wszystkie możliwe kolejności obsłużyć. Że najpierw krypta, później RAIDa, później LVMA, a później jeszcze raz spróbujmy, czy nie ma nowego RAIDa i tak dalej. Jeżeli to start systemu zintegrujemy z UDEV-em, to po prostu jak widzimy kolejne urządzenia, jak się pojawiają, możemy je obsłużyć. Na zasadzie już integracji z urządzeniem, a nie po kolei. No, cudów niewidowy jest cała masa w system D. Większość tych rzeczy to nie było w Inicie, bo było rzeźbione w różnych skryptach dystrybucyjnych, czasami w zewnętrznych procesach. Jakie wady system? No, przez to, że to ma tyle cudów niewidów, jest duży projekt, a duży projekt jest dużo potencjalnych błędów. Tego się bałem.
No ale upstart był mniejszy, a według na nim się nadziała poważnie więcej. System 5 jest w ogóle malutki w porównaniu do tego i właściwie nic nie robi, a też bywały błędy. A system Linux na jakieś poważne problemy się nie nadziała, jak chodziło. To, że zintegrowany wszystkimi tymi swoimi cudami UDEF Journal, ale właściwie czemu nie, skoro to fajnie działa. Mogłem o system D rozmawiać i parę godzin, że niekoniecznie jestem kompetentny, bo tych wszystkich cudów nie znam, nie wypróbowałem. W każdym razie wszystko, czego potrzebowałem od Linuxa, system D mi zapewnia, a nawet więcej. No, kupę roboty odpada, kiedy może to za mnie zrobić init. Dobrze, że Linux system 5 znika. Nawet jeżeli zamiast za system 5 przyjdzie coś innego, to już można się spodziewać, że zrobi więcej niż ten Linux, który nic nie robi. System 5, jak na taką wielki kompej tylko były, działa naprawdę zaskakująco dobrze. No i zobaczymy, co jeszcze przyjdzie. No, miałem tam jeszcze na VirtualBoxie maszyny wirtualne, w których chciałem pokazać te różne limity w akcji. No to do czasu raczej nie ma. Chyba, że ktoś będzie chciał coś zobaczyć, to mogę kiedyś po prezentacji. Jakieś pytania? Ja mam dużo. Jak gdzieś na godzinę. A to tak w skrócie, na minutę. Tak w skrócie. Przykład. Dlaczego właściwie, bo to jest bardzo ważne pytanie, do czego właściwie system D potrzebuje być zintegrowany z UDEWem? Bo używać UDEWa dobrze to jedno, ale tak jak system D nie można użyć bez UDEWa, tak co gorsza, nie można użyć UDEWa bez system D. I to już niektórzy widzą problem. Nie, no UDEWa jak najbardziej można bez system D użyć. Kompiluje się z jednego źródła, ale się używa bez. W PLD ciągle obsługujemy system 5 i upstarta właśnie z UDEWem i to tak, działa. To nie jest prawdą, że nie można użyć jednego rozwiązania. Kompiluje się z jednym źródłem. Nie jest prawdą, że się nie da. Czy to jest łatwe? U mnie działa. Ale moje pytanie było tak czy inaczej, po co system D integruje UDEWa? Bo to jest pytanie, na które nikt nie znalazł odpowiedzi, bo tego szukałem. Wygoda deweloperów, tak mi się wydaje. Pracują, to sprawiają. W wielu różnych projektach się używa wspólnego kodu. Często to wygląda w ten sposób, że ktoś w jednym projekcie bierze forka drugiego, wrzuca w katalogu, nie rozwija w żaden sposób i tylko korzysta z jakiejś dziwnej wersji budowanej. Oni rozwijają to w ramach swojego kodu, ale to jest obok. Mnie to nie przeszkadza. Właśnie o to chodzi, że mi na przykład jako użytkownikowi System D, bo ja bardzo lubię System D w ogóle, tylko że mi jako użytkownikowi wiele rzeczy nie przeszkadza, ale z punktu widzenia architekturalnego to trzeba się zastanowić na przykład, czy użyć System D, czy użyć USSD, które wycina z System D wszystkie dziwności, jakie się da. No to jak ktoś chce, to może sobie to wycinać. Nie, pytanie, co jest tak naprawdę rozwiązaniem, bo tak samo na przykład z Journal D, które okej, jest powiedzmy fajne, ale jak zamienić to na inny program, na innego logera? Ale nie trzeba zamieniać. Ale jak ktoś chce. Chodzi mi o to, że używamy systemów Unixowych. Ale zaraz. Journal D przejmuje logi startowanych procesów bardzo wcześnie, zanim jest cokolwiek podmontowane, przygotowane i tak dalej. To jest wręcz rozszerzenie inita. Po prostu ten init musi gdzieś to wpaść. Ale co z tym Journal D robi dalej? U mnie zwykle na systemach wrzuca do sloga. Nie mam żadnych binarnych logów, które przeżywają restarty. Journal D to jest tylko rurka, która pcha gdzieś ten. To jest tylko interfejs, do którego można sobie podpiąć cokolwiek. To, że dodaję do tego ileś narzędzi System D, którym można się do tego dobrać i skorzystać, że od razu jakieś topki uglądują, to fajnie. Ale to jest tylko gniazdko, do którego możesz sobie wpiąć wszystko. Syslog NG
po sieci, loguje czy gdzieś nawet do bazy danych, żaden problem. Łatwiej się zintegrować z JournalD i z tego wyciągnąć użyteczne dane przez ten interfejs, który daje JournalD, niż z devloga. Podepniesz coś innego pod devloga, dostajesz tam tylko super linijki tekstu bez żadnego kontekstu. Dobra, ja mam jeszcze kilka pytań, ale może to nie będę ich zadawał. Może ktoś inny jeszcze? No, czasu jest dobra. Nikt? Mamy jakiegoś takiego prawdziwego hejtera z tym dni, a nie z tym dni, gdzie jest wykorzystywany ten system, czyli na jakich dystrybucjach? Znaczy to myślę, chodzi mi, czy gdzieś się zbali. Fedora, pewnie nowe karty już tak. Debian 8. No nawet Debian, nawet Ubuntu się już przekonało, że jednak wykorzystywują. Właściwie wszystko teraz na potrzeby. Czy Linux to bardziej się przekonał, czy nie? Czy Linus Torvalds się przekonał do systemu? Nie rozmawiałem z nim. Ja na to pytanie mogę odpowiedzieć, bo czytałem jego wypowiedź. Nie obchodzi go to w sumie. Dokładnie. Jest to trochę inaczej, ale generalnie nie ma zdania. No bo kernel, on się martwi na innym. To kernel jest na innym poziomie i on odpala proces podany z nimi komend albo zmiennieni i ma w nosie resztę. Ale ryjął jakiś tam patcher z lukami, które musieli... Nie. Patcher, które były wrzucane, nie dotyczyły System D. One dotyczyły parsowania binarek Windowsowych pod Linuxem w kernelu. I Linux stwierdził wtedy coś, czego nie powtórzę, ale w każdym razie stwierdził, że nie będzie tego typu patcha mergować i można zrobić to w user space, więc to nie ma miejsca. Też były jakieś uwagi chyba do Udeba, ładowania firmware'ów, takie rzeczy tam były zgrzyty. No ale to jest po prostu interfejs między user space a kernelem. No, wszędzie, gdzie ktoś dyskutuje interfejs, dwie strony, to mają swoje interesy i trzeba się trochę inaczej dowiedzieć. Tak czy inaczej, większość ludzi myśli, że to jest problem z systemem i dlatego, że próbowałby zrobić człowiek, który przy okazji jest również deweloperem System D, ale generalnie na tym się kończyło obowiązanie. Jest pytanie. Chyba fajnie, czy z tyłu. Aha, już. Ja chciałem tylko a propos Debiana, który rzekomo już się przekonał, otóż nie. Wydawało się, że już temat został klepnięty, bo komitet techniczny zaakceptował, że będzie już tego, jest kolejna jakaś rezolucja głosowana, bo teraz w Debianie powstał, że tak powiem, zgrzyt, żebyśmy wspierali więcej niż jeden inny. No i dookoła tego powstaną podejrzewam ciekawe flagi. Nie idźcie tą drogą. Ale my chcemy mieć więcej niż jedno jądro, a tutaj już trzeba coś wykombinować. Znaczy się, jeśli o Debiana chodzi, to w Debianie już jak głosowano na temat właśnie używania System D, to w tej dyskusji już się przewinął temat tego, czy będą supportować inne i inne. Generalnie głos był taki, że oczywiście, że będziemy. To było głosowanie na domyślnego inita, a nie na to, czy będą supportować inne inity. Inną sprawą jest to, że teraz jest głosowanie na temat tego, czy będą do Debiana włączane paczki, które supportują tylko System D. Na przykład GNOME. Nie no, z obsługą różnych initów jest tak. Nie ma problemu obsługiwać... W Ubuntu nie ma się to grzebać. To jest kupę zrobić, żeby współpracowało z czymśkolwiek innym, a nie ma po co. No to